Thank you.
serdecznie w imieniu całego samorządu szkolnego wszystkich przybyłych gości, nauczycieli, szanowną dyrekcję, rodziców. Droga dyrekcjo, szanowne grono pedagogiczne, kochani rodzice, koleżanki i koledzy. Nastał w końcu ten magiczny wieczór, długo przez nas oczekiwany. Już tylko 3 miesiące dzielą nas od jednego z najważniejszych egzaminów w naszym życiu, matury. Mijają wspólnie spędzone 4 lata. Był to czas szczególny, który wniósł bardzo dużo w nasze życie. Razem przeżyliśmy tak wiele. Okres studniówki wzbudza w nas pewną refleksję i prowadzi do podsumowań. Jesteśmy ogromnie wdzięczni dyrekcji naszej szkoły, nauczycielom i wychowawcom za codzienny trud wkładany w nasze wychowanie. Dziękujemy za wiedzę, którą nam przekazaliście, za pomocną dłoń w trudnych dla nas chwilach. To dzięki wam ukształtowały się nasze poglądy i spojrzenie na świat. W tym uroczystym dniu pragniemy złożyć podziękowania naszym rodzicom. Nie byłoby nas w tej szkole, gdyby nie oni. Dziękujemy wam, kochani rodzice, za opiekę, wsparcie i przygotowanie do życia. Nasz etap związany z tą właśnie szkołą dobiega końca. Myślę, że dzisiaj każdy z nas może śmiało stwierdzić, że być uczniem energetyka to powód do dumy. Czas spędzony w tej szkole będziemy wspominać z łezką w oku. Życzę wszystkim, by dzisiejszy bal pozostał na zawsze w naszej pamięci. Udanej zabawy. Prosimy teraz o zabranie głosu naszego szanownego pana dyrektora Romana Głoda. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, ja rozpocznę od takiej małej anegdoty, którą usłyszałem ostatnio w pokoju nauczycielskim, a mianowicie jeden nauczyciel mówi do drugiego, pyta klasę 4TD 2 plus 2, a oni równa się studniówka. Tak na dobrą sprawę przez ostatni miesiąc, a może i dłużej, żyliście tylko jednym. Tym właśnie wieczorem, który nadszedł. Tym wieczorem, który tak na dobrą sprawę pamięta się bardzo długo. Wasi nauczyciele, wasi rodzice pewnie też pamiętają ten szczególny dzień, który nazywa się studniówką. Patrzę tutaj na was i tak w cudzysłowie ładne macie mundurki. Chciałoby się częściej was widzieć tak pięknie przystrojeni, ubrani, tacy dorośli. Ale patrzę na was również i tutaj znowuż nawiążemy do dziewcząt z parapetu, czyli klasy 4 Techa, którą spotykam i oni również. Czemu nie jesteście na lekcjach? Panie dyrektorze, studniówka. Ale dzisiaj przetańcujecie pewnie całą noc do białego rana. Korzystajcie z radości, z zabawy, a już myślę, że nie od poniedziałku, bo Rada Pedagogiczna jednogłośnie postanowiła, że poniedziałek macie dzień wolny. Nie musicie przychodzić do szkoły, ale już myślę od wtorku pora zacząć myśleć tak intensywnie o maturze, jak intensywnie żeście myśleli i przygotowywaliście się do studniówki. Ponieważ ten szczególny egzamin, egzamin maturalny, to tak naprawdę przepustka do ciekawego, może lepszego, może bardziej emocjonującego życia. To bardzo ważny egzamin. Egzamin, który tak na dobrą sprawę jest sprawdzianem zarówno dla nas, dla nauczycieli, dla waszych rodziców, ale przede wszystkim dla was. A więc jeszcze raz, korzystając z tej okazji, życzę wam udanej,
przyjemnej, sympatycznej zabawy do białego rana. A więc poloneza, czas zacząć.
drodzy uczniowie, drodzy nauczyciele, drodzy rodzice, drodzy zaproszeni goście. Chciałem znieść ten toast za czar i magię dzisiejszego wieczoru, aby został na długo, długo w waszej pamięci, żebyście kiedyś tam w przyszłości przypomnieli sobie o tym dniu jako dniu szczególnym. A więc zdrowie przyszłych maturzystów.